8 miliardów złotych to nie lada kwota. Tyle mniej więcej wynosi roczny budżet 17 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Ważne oczywiście jest to, na co je wydają. Przede wszystkim dofinansujemy zadania z zakresu ochrony powietrza, gospodarki wodnej, ochrony wód. Ale jeszcze ważniejsze, kto dokładnie je wydaje. Do tej pory rada każdego funduszu składała się z 7 członków. 6 z nich wskazywał sejmik województwa, jednego ministra środowiska. Ale PiS chce zmienić prawo ochrony środowiska. Teraz rada ma być chudsza, bo tylko 5-osobowa, a proporcje odwrotne. 4 członków wskaże ministerstwo, 1 sejmik. PiS zmiany argumentuje tym, że kadry zarządzającej w funduszach jest za dużo. W tej chwili jest to grupa licząca grubo ponad 100 osób w sumie. Rocznie wydają około 2 miliardów złotych. Dla porównania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który rocznie wydaje porównywalną kwotę w formie dotacji czy pożyczek, zarządzany jest tylko przez 4 prezesów, 4 osobowy zarząd i zarządza nim w tej chwili 12-osobowa Rada Nadzorcza. PiS liczy też, że wraz ze zmianą w Radzie zmieni się filozofia dysponowania pieniędzmi. Chcemy, żeby te środki finansowe były rozdzielane równomiernie, żeby nie było uznaniowości, tak jak to jest w tej chwili. Jeżeli ja miałbym to oceniać, to jeżeli jesteśmy bliżej ludzi i znam ich problemy, łatwiej nam jest ocenić, co jest priorytetem w tym województwie. Oceny projektu PiS-u dokonuje za to marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Uważa, że Prawo i Sprawiedliwość robi kolejny zamach na samorządy. To jest kolejny etap recentralizacji państwa. Ja nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, czy oni będą dobrze tymi pieniędzmi rządzić, czy nie będą dobrze rządzić. Oni do tych pieniędzy nie mają prawa po prostu. Najpierw były środki doradztwa rolniczego, później sport i turystyka, dotacje z totalizatora, teraz idą wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. W tym przypadku, według Marka Sowy, posła Nowoczesnej, do niedawna marszałka województwa małopolskiego, chodzi też o pieniądze i posady do rozdania. To, co robi dzisiaj PiS, w mojej ocenie jest skokiem na kasę, na dużą kasę. To jest kolejne zawłaszczanie państwa, kolejny skok na stołki. Nie nazywałbym tego w ten sposób. Myślę, że to jest sposób na posprzątanie, ale nie do końca tego już powiedziałem trafny. Bo tu już bez wyjątku na przynależność partyjną w sposób sprzątania PiS-u nikt nie wierzy. Będą mianować na stanowiska szefów i nie tylko szefów, ale rad nadzorczych, osoby, które nie posiadają kompetencji. Oczywiście ustawa mówi o tym, że wojewoda wybiera przedstawiciela środowisk naukowych, tak? Natomiast już nie precyzuje, że to ma być, nie wiem, regionalny dyrektor ochrony środowiska, tak? Tak jak jest to dzisiaj zapisane. Projekt jest kolejnym w tej kadencji tak zwanym projektem poselskim, czyli nie wymaga konsultacji. Ministerstwo Środowiska chce, żeby został jak najszybciej przyjęty. Pan poseł Skurkiewicz, mimo 3 opinii profesorów prawa, że ustawa jest niekonstytucyjna, doprowadził w sposób siłowy, w sensie takim, że posiadali większość, do przegłosowania tego na komisji. Jeśli prezydent podpisze ustawę, ta najpewniej trafi do Trybunału Konstytucyjnego, ale to raczej i tak nie powstrzyma zmiany. Jonasz Jasnorzewski, Onet.